kamyk w jeziorze. Usiądź lub połóż się w wygodnej pozycji, w której wytrzymasz przez dłuższą chwilę. Skieruj uwagę na oddech. Znajdź nieruchomy punkt na końcu wdechu, zanim wdech zmienia się w wydech. Zrób to przy trzech kolejnych oddechach. Jeśli twoje myśli rozpraszają się, podążaj za swoim oddechem do tego nieruchomego punktu na końcu oddechu. Wyobraź sobie teraz przepiękne jezioro, najlepiej w klimacie, w którym występują cztery pory roku. To może być jezioro, które zdarzyło ci się odwiedzić i ci się spodobało, albo takie, które znasz ze zdjęcia, filmu czy książki. Możesz też je sobie wymyślić. Przy następnym wdechu wyobraź sobie, że ktoś wrzucił do twojego jeziora kamyk. Podążaj za kamieniem, który spada do wody wraz z wydechem. Zobacz, jak opada na miękkie dno jeziora. Tam pozostaje nieruchomy. Nie zakłóca jego spokoju ani woda jeziora, ani reszta świata wokół. Na powierzchni lustro wody odbija świat wokół jeziora. Jest letni dzień i w wodzie odbija się błękitne niebo i soczyście zielone drzewa, a wokół rozbrzmiewają dźwięki bujnego życia. Z godziny na godzinę ten widok się zmienia. Zachodzące słońce maluje niebo i wodę odcieniami pomarańczu, a po zmierzchu w wodzie odbija się księżyc i gwiazdy. Kamyk pozostaje na dnie, nieruchomy, cichy, niczym nie niepokojony. Dni mijają, niektóre przynoszą czyste niebieskie niebo, inne chmury i burze. Powierzchnia jeziora wzburza się, gdy pada deszcz, a wiatr może wywoływać na niej fale. Jednak pod powierzchnią na dnie panuje spokój. Dni skracają się, a lato przemija, zamieniając się w jesień. Zielone odbicia zmieniają się w złote, pomarańczowe i czerwone, gdy liście drzew schną i robi się coraz chłodniej. A pod powierzchnią, na dnie, kamyk pozostaje niezmienny. Nawet jeśli czasem na dno opadnie zbłąkany jesienny liść, kamyk spoczywający na dnie pozostaje nieruchomy. Drzewa tracą wszystkie liście, a niebo szarzeje. Rozpoczyna się zima. Powierzchnię jeziora skuwa lód, a na nim gromadzą się śniegowe zaspy. Mgły i zamiecie sprawiają, że jeziora czasami prawie nie widać. Lecz kamyk na piaszczystym dnie pozostaje na swoim miejscu. Zima się kończy, śnieg i lód topnieją. Zimna woda obmywa kamyk, ale go nie porusza. Drzewa rozkwitają i powracają ptaki. Znaki życia i kolory powracają wraz z wiosną. Nie wpływają jednak w żaden sposób na kamyk.
jesteśmy jak jezioro. Świat wokół nas się zmienia, zmienia się to, co na powierzchni, nawet nasz wygląd. Zawsze jednak mamy w sobie w środku stałość, jak kamyk. Świat na nas wpływa, tak jak zimna woda lub liść dotykają kamienia. Ale nie musi nas poruszać. Zawsze możesz nawiązać kontakt ze stałością, którą masz w sobie, dotykając jej momentem zatrzymania między wdechem a wydechem. Świadomością, że stopy dotykają ziemi, a nawet dotykając kamyka noszonego w kieszeni. Wracając uwagą do świata wokół, utrzymaj kontakt ze stałością w swoim wnętrzu. Pamiętaj, że zawsze możesz do niej wrócić